Kiedy przykuliśmy waszą uwagę, zapraszamy na recenzję. Kogo z nas nigdy nie trapiły podobne rozterki? Dobra. Uczę się. Nie uczę. Ponad 400 lat temu pewien angielski pisarz, poeta... Ajatollah słowa. Trzymając w ręku czaszkę wypożyczoną bądź ukradzioną z kolekcji Predatora, wypowiedział pewne znamienne słowa. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Dziś chociaż lekko zmienione słowa te wciąż dźwięczą w odmętach umysłu typowego przedstawiciela polskiej klasy średnio trzeźwej. Sądząc po swetrze ojca jednego z bardziej znanych białostockich polityków, mówców, oratorów, fantastycznego człowieka. Zamknij mordy. Nasz bohater, nie bacząc na problemy takie jak wiatr, pochyłe wstecznie polskie chodniki, wysokość VAT-u, postanawia iść dalej. Wciąż jednak z nieskalaną wiarą w swojego idola, lekko kontrowersyjnego wielbiciela wina, bohatera jednego z największych światowych bestsellerów, stawia ciężko kolejne kroki, choć nie jest już tego taki pewny. Niczym Sylvester Stallone w Rambo, czy Steven motherfucking król DVD Seagal, czy też Zenek z Huty Jagodnica, postanawia walczyć z okrutnym losem, wciąż przyjmując nowe ciosy. Los nie daje za wygraną i przykleja go do chodnika? Lekko zrezygnowany i rozgoryczony swoim życiem, odrzuca od siebie przyziemne radości takie jak tańce, hulanki, swobodne. Nie wykorzystuje także on szansy zaprezentowania swojej bogatej garderoby rodem z PRL Style 79. Mam super dobry, nie idę ani jedno. Po kilku krokach los dalej nie daje za wygraną i przy pomocy pułapek rodem z Indiana Jones próbuje przeszkodzić naszemu bohaterowi w dalszej wędrówce. Jednak jako wierny fan radzi sobie z tym bezproblemowo. Z daleka jednak słyszy już skowyt ogarów piekielnych. Jako człowiek wielkiej wiary postanawia znów zaapelować do swojego wcześniej wspomnianego idola. Ten go teleportował. Jednak chyba za sprawą baterii z Biedronki przenosi się on tylko kilka centymetrów. Co pomaga mu? No. Nie bardzo. Wtrudzony całą tą męczącą tułaczką postanawia odpocząć. Jak zapewne wiecie, każdy wielki bohater ma swojego dopalacza. Papaj, szpinak, Asterix, napój. Cygan. A nasz bohater? Po podładowaniu sił i pewnym odpoczynku postanawia już nie uciekać dalej. Lecz stawić czoła złemu losowi i dzięki temu uratować... Wie jednak, że w pojedynkę może nie dać rady, dlatego tekstem brzmiącym jak tytuł wysokobudżetowego pornusa Klasna, kurwa, jestem wyliczatą! Wzywa swój wierny szwadron. Jednak ci wcale nie kwaklą się, by mu pomóc. Zawiedziony tym postanawia wyruszyć w samotną wędrówkę ku nowej przygodzie. Dobra! Cała naprzód ku nowej przygodzie. Taka gratka nie zdarza się co dzień. Historia ta uczy nas, żeby nie poddawać się i wciąż walczyć z okrutnym losem. Jednak pozostają dwa... proste pytania. Czemu los tak uczył się na naszego bohatera i jakie są jego dalsze losy? Macie jakiś pomysł? Piszcie w komentarzu i subskrybujcie. Gdzie Szczesiu? No to chodź.